tego okresu. Pisany, który się zaczyna właśnie, że kończy się lato w Rabce i się przygotowujemy na wyjazd do Lwowa. Była oczywiście już w powietrzu, coś się działo, no już były, pamiętam, fortyfikacje wzdłuż tej tak zwanej autostrady z Zakopanego do Krakowa, były ruchy wojska, ale mimo wszystko no, mówiło się ciągle o wojnie. Ja zresztą poza historią mnie bardzo interesowała polityka, więc jako w tym sensie jak czytam wspomnienia moje, jak miałem tych 16 lat czy 15 lat, to są właściwie bardzo dojrzałe i chłopce zainteresowanego rzeczywiście w świecie, który nas otacza. W każdym razie, jakbyśmy przyjechali do Lwowa, no to nie było uczucia tego, że przynajmniej ja nie miałem, że wojna wisi na włosku. I jak było 1 września bombardowanie Lwowa, to moja matka wzięła za telefon i zatelefonowała do DOK, czy dowódcy okręgu korpusu, z zapytaniem, czy to manewry, czy wojna. I powiedzieli, że to wojna. No więc to było, oczywiście, to było zaskoczenie. Pierwsze dni były bardzo nieprzyjemne. Bo ja po raz pierwszy się zetknąłem z tym, no, że jak spadają bomby, no to człowieka nagle może zabić, zranić i tak dalej. No, do tego się trzeba przyzwyczaić jakoś. No i no nie wiem, po paru dniach przypuszczalnie bardziej się przyzwyczaiłem. Później chyba, no, ja nie pamiętam już dokładnie daty, to wszystko musi być tam gdzieś zapisane, chyba 11 września pierwsza kolumna pancerna niemiecka doszła do Lwowa, zresztą potem cofnęła się. No i wtedy zapadła decyzja, że rodzina, mój ojciec właśnie już był przy sztabie naczelnego wodza, cała reszta rodziny ma się ewakuować do Kosowa. Dlaczego do Kosowa? Bo wtedy teoria ogólna była, że wojna, nawet nie po wszystkich klęskach i cofaniu się, wojna się będzie toczyła na tak zwanym przyczółku rumuńskim, a więc tam będzie Francja dostarczała, prawda, broni, amunicji i tak dalej. I to się da utrzymać. Rumunia była sojusznikiem, więc zakładało się, że Rumunia będzie traktowała polską stronę, prawda, życzliwie. I wyjechaliśmy z Lwowa 13 chyba jakiegoś, mniej więcej, do Kosowa samochodem. Zresztą już wtedy w kolumniach samochodów, które już jechały w tą stronę na wielką skalę. Piękna pogoda, no wrzesień, jak wiadomo, 39 był wspaniały, była pogoda, niebo bez chmurki, czyli Niemcy mieli idealne warunki do bombardowania, drogi suche, czyli czołgi nigdzie nie grzęzły. I wyjechaliśmy do Kosy ze Lwowa. Mój ostatni widok Lwowa to jest 11-12 w nocy, pakuje się rzeczy na samochód i jest jasno jak w dzień, bo Niemcy trafili bombami w fabrykę wódek Baczewskiego, która się paliła. I paliła się tak, że było jasno prawie jak w dzień. I właściwie to w całej okolicy, mój szwagier, który wtedy się przedostał do Lwowa, mówił, że szedł ostatni, nie wiem, 15 kilometrów czy coś takiego, no, zupełnie oświetloną trasą przez tą fabrykę. Także jeżeli mnie ktoś pyta, czy ja chcę pojechać do Lwowa, czy chcę odwiedzić do Lwowa, czy dostaję zaproszenia, ostatnio bardzo miłe od jednego z ukraińskich historyków, jemu tego oczywiście nie powiem, ale innym mówię, że chcę zachować Lwów w pamięci taki, jaki był. Jestem za przyjaźnią polsko-ukraińską, niczego nie chcę reivindykować, ale nie chcę mieć innego obrazu Lwowa, jak ten, który dostępny. No i w ten sposób Kosów. No i w Kosowie, gdzieśmy mieli spędzać zimę i czekać, prawda, na ofensywę aliantów na zachodzie i kontrofensywę polską w Polsce. 17 września wiadomość o przejściu przez granicę wschodnią Sowietów, Czerwonej Armii. No i ten pęd cały, ja nie wiem, tam chyba ze 100 tysięcy ludzi było przechodzących, prawda, do Rumunii, czy przez Zaleszczyki. Myśmy przechodzili przez Kuty. No i zaczął się, prawda, drugi okres, o którym mamy mówić, to jest okres II wojny światowej. Proszę Pani, reakcja 16-letniego chłopca, wychowanego właśnie w dosyć takich komfortowo kochających warunkach, konfrontacja z jakąś taką rzeczywistością zupełnie nieznaną. No więc primo zdumienie, pierwszą noc my spali, pamiętam, co się nazywa, koło Czerniowiec, Czarnogóra, nie Czarnogóra, jakaś taka podobna nazwa. Zresztą tam była sporo mieszkańców Polaków.
No i potem rano kwestia zapłacenia za śniadanie, gdzie Rumunii jakoś, prawda, te złote, któreśmy mieli dosyć dużo, nagle właściwie nic już są, nie są warte. No i takie uczucia, z czego będziemy żyli w ogóle tutaj. No, a później, jak wiadomo, to zostało rozwiązane przez umowę rządową polsko-rumuńską. Rumuni wypłacali dzienną stawkę dorosłym 100 lei, a poniżej 18 lat 50 lei. Rumunia była szalenie tanim krajem, więc w tych warunkach można było zupełnie jakoś działać spokojnie. I w końcu wyglądało to tak, że moja matka, która zresztą była chora od dłuższego czasu, mój brat i siostra i ja wylądowaliśmy w Ploeszti. Ploeszti, które jest nietypowo rumuńskie, bo to jest, prawda, zbudowane miasteczko dookoła rafinerii, gdzie większość mieszkańców to byli importowani, prawda, dyrektorzy, inżynierzy i tak dalej, więc bardzo europejskie, połączone z Bukaresztem, autostradą, chyba jedyną w Rumunii wtedy. I tam się umieściła spora grupa Polaków, w różnych, wynajmując mieszkania w tych różnych willach. Mój ojciec był w Bukareszcie z przydziałem do ambasady i toczył bój, który wygrał, zresztą opisał to potem w artykule, który się ukazał w Kulturze Paryskiej, o cysterny z ropą naftową, które Polska kupiła od Rumunii tuż przed wybuchem wojny, które jeszcze nie zostały dostarczone. I wobec tego chodziło o to, żeby te cysterny zostały przekazane polskim władzom, które przekazałyby Francuzom i Anglikom na miejscu. Równocześnie Niemcy wystąpili do rządu rumuńskiego, że polskie państwo przestało istnieć, więc to automatycznie staje się własnością Niemców. No i rozpoczął się proces, w którym wybrano arbitrów rumuńskich, najwybitniejszych prawników, ale jak to w Rumunii, które zresztą osobiście nie mogę narzekać, a raczej lubiłem, główną rolę odgrywały pieniądze. Więc jednymi drzwiami wchodził attaché handlowy ambasady niemieckiej, przekupując sędziów, drugimi drzwiami przychodził mój ojciec z pieniędzmi dostarczanymi przez Anglików i Francuzów i przekupywał ich na drugą stronę. No ale jakoś alianckie pieniądze wpłynęły lepiej na Rumunów i te cysterny zostały zdobyte. No więc to był duży sukces oczywiście mojego ojca wtedy. Następnie, no i zimę spędziliśmy w Rumunii. Wczesną wiosną mój brat wyjechał do Francji jako ochotnik do wojska, a myśmy wyjechali na wiosnę 40 roku przez Jugosławię, Włochy drogą lądową do Francji. Mój ojciec dołączył w Angers do rządu polskiego. Jakkolwiek nie był specjalnie persona grata, był piłsudczykiem, a wtedy wiadomo, że piłsudczycy byli tępieni, ale był jednym z nielicznych specjalistów, prawda, ze swojej dziedziny. No i tak wyglądała wiosna. Ogromne wrażenie na mnie robiła Francja, wjazd do Francji przez Alpy. Trochę to mimo wszystko dla chłopaka 16-letniego to była jakaś przygoda. I no, zupełnie nowy, prawda, nowy świat. Ja przedtem niczego poza polsku nie widziałem. Owszem, ja miałem 3 lata, podobno byliśmy, znaczy wiem, że byliśmy we Włoszech, ale ja tego nie pamiętam. Także zachwyt jakiś pewien nad Francją, zresztą wszyscy mieli wtedy, zachwycali się Francją. No i potem przyszło oczywiście załamanie się Francji, wiosna 40 roku. Mój brat z wojskiem się ewakuował z La Rochelle, a myśmy we czwórkę doczepili się do jakiegoś konwoju. Tam był taki mały obóz, polski obóz oficerski, koło miejscowości, gdzieśmy byli. Razem z nimi się ewakuowali na południe, dojeżdżając do granicy hiszpańskiej, do Saint-Jean-de-Luz, to jest na południe od Biarritz, ale przyjechaliśmy w momencie, kiedy ostatni okręt odbijał do Anglii, czyli już nie było szansy wydostania. I następne 2 lata to była Francja. Francja, tak zwane zone non occupée, czyli południowa Francja marszałka Pétaina. Mieszkaliśmy w Grenoble,